Cukier i substancje słodzące. Często obawiając się cukru, staramy się sięgać po różnego rodzaju słodziki. Zadajecie mi pytania, które słodziki są najlepsze, czy stevia, czy ksylitol. Bardzo często sięgamy po produkty light, uznając je za takie produkty, które mają sprzyjać odchudzaniu. Tymczasem bardzo często okazuje się, że wcale nie tędy droga, bo gdyby tak było, że produkty light są najlepszymi dla nas i sprzyjają procesom odchudzania, to nie mielibyśmy tak dużej otyłości, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie słodziki są dużo bardziej popularne niż w Polsce. A musimy teraz jakby spojrzeć na to z dwóch stron, dwie grupy. Jeżeli jesteś osobą, która się odchudza, która ma nadwagę, otyłość i stara się to zrobić od dawna, właściwie nic nie wychodzi, ciężko przychodzi stosowanie diet, a jeżeli już jesteś na diecie, to te diety nie do końca działają. Być może należałoby się zastanowić, czy nie ma tutaj dodatkowo jeszcze jakichś problemów hormonalnych. Mam tutaj bardziej na myśli insulinę, czy przypadkiem ten wyrzut insuliny nie jest zbyt duży. O tym mówiłam przy okazji innego filmu, także zapraszam, podam link pod filmem. Wracając do tematu, jeżeli masz problem z insuliną i główny problem z odchudzania wynika z tego, że on jest za wysoki, to znaczy z jakiegoś powodu albo jesz w diecie zbyt dużo węglowodanów, albo po prostu już wcześniej gospodarka hormonalna była tak rozregulowana, że ten poziom insuliny jest wysoki, to należy unikać podnoszenia poziomu insuliny, a niektóre słodziki niestety takie tendencje będą miały. Przestudiowałam kilka artykułów. Linki do tych artykułów pokażą się pod moim postem. Link do posta umieszczę również pod tym filmikiem. I co z nich wywnioskowałam? Otóż patrzyłam w szczególności pod kątem ksylitolu i stewi. Wiadomo, że to są takie dwa najpopularniejsze słodziki, o których się dużo mówi dobrego, że one mogą zastąpić cukier, nie mają kalorii, nie są faktycznie węglowodanami. Ksylitol to jest cukier brzozowy, natomiast stevia to jest taka roślinka, która jest bardzo słodka, ale faktycznie nie ma nic wspólnego z węglowodanami. I co się okazało? Ksylitol, właściwie nie znalazłam żadnych informacji na ten temat, jakoby ksylitol mógł podnosić poziom insuliny czy poziom glukozy. Także jest słodzikiem naturalnym, bardzo bezpiecznym, a wręcz badania, które śledziłam, wskazywały na to, że może wpływać korzystnie w procesach walki z otyłością, może uwrażliwiać komórki na działanie insuliny, także może mieć dość dobre działanie na nasz organizm właśnie w tych sytuacjach, kiedy jest problem ze schudnięciem, ale przestrzegam przed stosowaniem nadmiernej ilości, bo z kolei pobudzamy nasze receptory słodkiego smaku, tego smaku się nie oduczamy, a któregoś dnia, kiedy zabraknie nam produktów z ksylitolem, na pewno z przyjemnością sięgniemy po inne słodkości. Także zachęcam do tego, żeby w ogóle przestać cokolwiek słodzić, a ksylitol stosujmy sobie do takich sytuacji wyjątkowych. Chcemy zrobić ciasto, czy chcemy zrobić jakąś słodką przekąskę i chcemy coś dobrego użyć zamiast cukru, wtedy niech to będzie ksylitol. Co do stewi, badania wskazywały jakby dwa fronty, były podzielone. Jedne wskazywały, że nie ma wpływu na insulinę i glukozę, drugie wskazywały na to, że ma działanie hipoglikemizujące poprzez podniesienie poziomu insuliny. Więc można powiedzieć, że ewentualnie w cukrzycy mogłoby mieć to dobre znaczenie, bo mogłoby obniżyć glukozę. Ale jeżeli Twoim problemem jest schudnięcie, jeżeli masz problemy jakieś hormonalne, insulinooporność, wysoki poziom testosteronu, prolaktyny, jakieś zaburzenia inne typu PCOS, to stevia może się wydawać ryzykowna. Skoro badania wskazują i na tą stronę, nie są jednoznaczni, tak jak w przypadku ksylitolu, można uznać, że stevia ma jakieś właściwości podnoszenia poziomu insuliny, pomimo tego, że faktycznie nie zawiera węglowodanów, w jakiś sposób wpływa na wyspy beta-6. Co do innych słodzików, typu aspartam, acesulfan, sukraloza czy splenda, które są bardzo popularne w suplementach dla sportowców, jeśli chodzi o te suplementy, jeśli chodzi o te słodziki, to one mają działanie wręcz takie otłuszczające nasz organizm. Okazuje się, że te słodziki
wpływają na szybsze procesy gromadzenia tkanki tłuszczowej, przyspieszają odkładanie tłuszczu, zmniejszają możliwości rozkładania tłuszczu, czyli lipolizy. Ponadto wpływają na podwyższenie poziomu insuliny, co w przypadku osób insulinoopornych może mieć bardzo negatywne skutki. Także tutaj przestrzegam przed wszystkimi produktami light, które zawierają sztuczne słodziki. Dodatkowo zauważono, że te sztuczne słodziki typu aspartam, typu acesulfam, typu sukraloza, sacharoza, splenda, to jest to samo co sukraloza, że one mogą wpływać na zwiększenie się liczby komórek tłuszczowych w organizmie, powiększenie się tych komórek tłuszczowych, wpływają również na nasze kubki smakowe, przez co poprawiają nam jakby apetyt i chęć zjedzenia kolejnej porcji. W związku z tym zauważono, że te słodziki będą wręcz tuczyły, pomimo tego, że nie mają kalorii. To, co chciałabym jeszcze powiedzieć o słodzikach, to jakby tak trochę przestrzec przed ich potencjalnym działaniem rakotwórczym. Mówi się sporo na ten temat, jest wiele badań za, wiele badań przeciw. Ja proponuję, żeby każdy sam zdecydował, chce, czy też nie chce stosować tych słodzików. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która nie ma nadwagi, nie walczy z nadmiernymi kilogramami, albo to schudnięcie przychodzi dość łatwo, wystarczy, że się troszkę po prostu ograniczasz, w tym momencie według mnie nie ma potrzeby, żeby jakoś specjalnie sobie zamieniać cukier. Więc jeżeli stosujesz cukier, to stosuj cukier brązowy, nierafinowany koniecznie. Wtedy będzie taki cukier surowy, który zawiera faktycznie witaminy, minerały i będzie zasobny w składniki. Oprócz tego, że zawiera cukier, to coś jeszcze dostarczy. Można stosować cukier trzcinowy, który jest bardzo podobny, jeśli chodzi o skład, do cukru, do zwykłego cukru buraczanego. Będzie zawierał troszkę inne witaminy, minerały, ale również niech to będzie cukier nieoczyszczony. Kolejna rzecz to jest melasa, która jest... Ona pochodzi z procesów produkcji cukru, jest jakby takim odpadem, który jest bardzo zasobny w składniki mineralne, bo to jest to wszystko, co się wyciągnęło z brązowego cukru, zostaje na biały, zostaje w melasie, dlatego melasa również. No i oczywiście miód, ale miód faktycznie niech pochodzi z dobrych źródeł, z pasieki, niekoniecznie może taki marketowy. Na pewno masz dostęp do takich naturalnych miodków, trzeba się tylko rozejrzeć, tego jest dość dużo. Trochę trudu wystarczy sobie zadać. Taki miód, oprócz tego, że będzie działał jak substancja słodząca, to jeszcze ponadto dostarczy nam takich związków, które są wirusobójcze, grzybobójcze i bardzo wzmacniają naszą odporność. Ale uwaga, po miodzie można mieć wzdęcie, dlatego że on fermentuje w naszych jelitach. Także osoby, które są bardziej wrażliwe, które mają jakieś problemy z jelitami, mogą mieć problem, kiedy stosują takie substancje słodzące. Oczywiście w przypadku osób, które nie mają jakichś problemów z nadwagą, z otyłością, tutaj również możemy stosować i stewię, i ksylitol. Tak jak powiedziałam, stewia może przyczynić się do podniesienia poziomu insuliny. W przypadku stewii zauważono też, że może zwiększać ładowanie glikogenem mięśni, co można wykorzystać w przypadku aktywności fizycznej. To znaczy po aktywności, kiedy przygotowujesz koktajl, oczywiście musi być to aktywność wysoce intensywna, przygotowujesz koktajl, to ten koktajl na przykład, który zawiera banana z sacharozą takiego dojrzałego, z cukrem prostym, a do tego na przykład izolat białek serwatkowych, możesz dodać jeszcze stewię, która korzystnie wpłynie na ładowanie glikogenu mięśniowego.